Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopediakryptowalut. Witam was serdecznie na dzisiejszym materiale. Jak widzicie, dzisiaj zajmuję się projektem XCard Network. Pewnie już słyszeliście o nim na moim kanale. Projekt, który ostatnio bardzo dobrze sobie radzi na rynku. A dzisiaj, jako chyba pierwszy w Polsce, z tego co wiem, to pierwszy w Polsce, pokażę wam, jak działa ten ich plugin cały dzięki któremu to Wy, oglądając filmy na YouTube takie na przykład jak moje, będziecie mogli zarabiać tokeny całkowicie za darmo. To znaczy poświęcając swój czas, który tak poświęcacie, oglądając różnego rodzaju filmy na YouTube. Oczywiście nie wszystkie filmy na YouTube, tylko tych twórców, którzy gdzieś tam swoje tokeny będą mieli w tym całym pluginie, na tej całej platformie. Natomiast ja prawdopodobnie taki swój token również będę miał w tej aplikacji, więc oglądając czy to Polanki skrypto, czy jakieś inne moje materiały na moim kanale, za to, że i tak to lubicie, posiadając zainstalowany plugin, wtyczkę po prostu do Chroma, będziecie mogli dokładnie do, do, dodatkowo jakby zarabiać tutaj tokeny. Później te tokeny na platformie, yy, oczywiście XCADA, będziecie mogli sprzedać, kupić, jeżeli taki token nabierze większe lub mniejsze wartości, zamienić na coś innego. No, będziecie mogli zrobić z nimi tak naprawdę yy, różne rzeczy. Poczynając gdzieś tam od jakiegoś stakingu, do tak jak powiedziałem, wymiany, może na jakieś tam przedmioty. Jak ja będę miał, nie wiem, do rozdania książkę albo na sprzedaż, książkę czy coś, no tak strzelam po prostu. To będziecie mogli oddać mi te moje tokeny właśnie za to, że poświęciliście wcześniej kiedyś swój czas na oglądanie tych materiałów, i ja wam taką książkę za te, za te tokeny po prostu odsprzedam. Więc, jeżeli taki materiał Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję na kanale i przechodzimy do dalszej części tego materiału. Dobra, także jesteśmy na stronie głównej tego projektu xcatnetwork.com. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to w paru słowach temat polega na tym, żeby monetyzować pracę osób, które po prostu nagrywają jakieś materiały na YouTube. Takie na przykład jak ja. No i również wynagradzać Was, oglądających te materiały, za to, że ten czas swój poświęcacie, na to, żeby te materiały po prostu oglądać. Oczywiście ja pewne pieniądze dostaję od YouTube'a za to, że reklamy wam się wyświetlają, których oczywiście wszyscy nie lubimy i instalujemy ad ale one i tak tam się często pojawiają. No chyba, że macie YouTube Premium, to już, to już inna sprawa. Ale dzięki temu, że Wy te materiały oglądacie, no to po zainstalowaniu tej wtyczki tutaj u góry, którą widzicie XCAD, będziecie mieli dostęp do. Dodatkowych tokenów po prostu oglądając te wszystkie materiały, później tak jak wam mówiłem, możecie wymieniać, sprzedawać, pewnie dostawać jakieś gifty od twórców itd, i tak dalej. Najważniejszą kwestią jest to, kto stoi za tym projektem, jeżeli chodzi o youtuberów, jest to przede wszystkim MrBeast, Beast, który już nie ma 66 milionów subskrypcji, tylko już ma powyżej 80 milionów. Ostatnio jego film o Squid Games zrobił po prostu ultra dużą popularność. Na YouTubie przybyło mu strasznie dużo tych subskrybentów, ale jeszcze o tym nie mówił. KSI wspominał już chyba dwu czy trzykrotnie o XCADzie na jakichś tam podcastach. To też jest jeden z, albo największy nawet z Wielkiej Brytanii, z tego co pamiętam, YouTuber. Ali A, W2S, Niko Milana i jeszcze jest ostatnio gościu, który jest z Hiszpanii, Salva. I on ma 5,5 miliona subskrypcji na YouTubie, też jest zaangażowany właśnie w projekt XCAD Network. Stąd będziecie mogli ten plugin sobie oczywiście pobrać, na razie go nie możecie tego zrobić. W Polsce ten plugin, że tak powiem, mam tylko ja i swoje konto mam tylko ja w tym temacie na razie, ale już za niedługo pewnie większość z Was również taki plugin i inni twórcy będą mogli sobie pobrać i na tym wszyscy będziemy mogli zarabiać. Z narzędzi przejdźmy jeszcze tutaj do zakładki narzędzia, żeby powiedzieć od razu, gdzie ten token można kupić. Kucoin, Gate.io, Astendex, Uniswap, PancakeSwap oraz QXSwap, także jest kilka giełd tutaj do wyboru do wyboru do kolor po różnych sieciach, po BSC, po ERC-20 token i oczywiście quick swapowy token na poligonie. Wtyczka, tak jak mówię, no nie działa jeszcze. Jeżeli chodzi o swap twórców, creator swap, no to to będzie DEX, będzie on wyglądał tak. W sumie jak sobie klikniemy, to możemy nawet do tego przejść. Jest to dostępne, możemy już podpiąć swój portfel i po prostu tutaj wymieniać tokeny, jeżeli takie tokeny będziemy mieli. Oprócz tego token Nixcat można stake'ować w kilku miejscach. Możecie dodawać płynność w parze do USDT, na przykład. stakować NFT możecie. Single staking też można tutaj z XCAD uprawiać. O co chodzi? Nie musicie mieć dwóch tokenów w parze płynności. Wystarczy, że dodajecie jeden token, w tym przypadku XCAD, do tego, żeby zarabiać nagrody właśnie przy użyciu tego tokena, który zamiast leżeć u was na Metamasku, no to może na siebie zarabiać. Dodatkowo farmienie na QuickSwapie oraz na Binance Smart Chainie. No i na końcu mamy zakładkę z mostem. Jeżeli chcecie przenieść te tokeny ERC20 na przykład na Binance Smart Chain, na Zilliqa Chain albo na Polygon Chain, no to tutaj możecie wejść, kliknąć na taki most i te tokeny sobie przetransferować. Jeżeli chodzi o Twittera yy, i ten plugin, to poinformowali, że znowu jest szansa na dostanie takich tiketów, złotych tiketów do tego, żebyście mogli sobie ten plugin potestować. Jeżeli jesteście oczywiście tym wszystkim zainteresowani i tam albo trwa, albo już się zakończyła właśnie taka runda rozdawania, losowania tych tiketów wśród społeczności, także szukajcie tej informacji na ich Twitterze. Dodatkowo na za zaczął się grudzień, także tutaj XCAD ma XCAD Mass, czyli takie 25 dni ze świętami i właśnie z projektem XCAD. Tutaj na Medium można przeczytać o nagrodach niektórych, które są przygotowane właśnie dla, e dla osób uczestniczących w tym projekcie właśnie przez Święta. No i też ciekawostka, xCard był w dniu dzisiejszym najwyżej w trending search na Coingecko, czyli najczęściej wyszukiwanych, jednym był z najczęściej wyszukiwanych tokenów. Sprawdźmy sobie, jak to wygląda teraz. Nie jest już na pierwszym miejscu, ale jest na siódmym, to dalej bardzo wysoko. Jeżeli tu jest na Coingecko wiecie, no 11 tysięcy już tokenów, no on jest na siódmym miejscu w najczęściej wyszukiwanych, to coś oznacza. Odświeżmy sobie stronę, 6,98 dobija do 7 dolarów. Także bardzo fajnie sobie radzi. No ja mówiłem o ich skadzie, jak był gdzieś tam, znaczy ja tak, mówiłem o ich skadzie, jak był w okolicach 3 dolarów, 3.60, chyba pierwszy raz później spadł tutaj do 2.87. Kolega go na tych poziomach tutaj właśnie kupował, także jest w tym momencie zadowolony. Tak samo rozdawałem wam L dropa w postaci tych tokenów XCAD i też sporo osób jest teraz dość fajnie na tym L dropie do przodu. Ani nie zachęcam, ani nie zniechęcam was do zakupu tego tokena własna Własny list musi zostać oczywiście przeprowadzony, wasza decyzja, gdzie ten token kupić. Ja wam powiedziałem, czym to tak naprawdę jest, gdzie go możecie znaleźć, więc decyzja należy do was. Ale przejdźmy do tego pluginu. Plugin, jak widać, to jest wtyczka taka do chroma, tak jak wam powiedziałem już. Mam tutaj swój portfel. Plugin jest w tym momencie nieaktywny. Dlaczego? Bo nie jestem podpięty do żadnego YouTubera, który jest w tym momencie aktywnym content creatorem. Oni to tak nazywają. Mamy tutaj trzech do wyboru, e, homeless, homeless Penguin, e, Corbacho oraz Ben Morris i dopiero jak przejdę na ich YouTube i zacznę oglądać ich filmik, to ten plugin mi się tutaj aktywuje i będę mógł zarabiać te ich tokeny. No i dajmy na to, że chcę właśnie przejść do Bena Morrisa na YouTube, klikam sobie tutaj jestem na jego kanale, wchodzę na jakiś film, nie wiem na przykład. I went on a mystery holiday, tak. Chodzę na jego filmik, oglądam ten filmik i widzicie, że u góry, czemu mi to znikło? Przed chwilą było to wyświetlone. Jeszcze raz przejdźmy. Tak, jest teraz Ben, tak? także jestem, jestem na jego kanale i oglądam film. Jak obejrzę sobie 80% materiału danego gościa, danego filmiku, to dostaję to kolejny akurat w tym przypadku Ben na swoje konto. Jak zostawię lajka, like, jak zostawię komentarz, to też ma to być brane pod uwagę. W ilości tych tokenów, które my po prostu na ten portfel dostajemy, ja tu już wcześniej obejrzałem jakiś tam jego wcześniejszy filmik, bo był najkrótszy po prostu 8 minut dla testów. I czekam aż teraz transakcja gdzieś tam przejdzie, to tokeny zostaną zweryfikowane i wpadną one tutaj na mój, na mój wallet. Jeżeli chodzi nam o klientów, no to jest ich troszkę tutaj więcej, którzy oczywiście będą tworzyć, na razie jeszcze oni są niedostępni, udostępnili kilku tą opcję. Aby po prostu ludzie mogli tacy jak ja, potestować sobie to wszystko i zobaczyć, czy to działa. No i w transakcjach mam dwie do zweryfikowania przez sieć, tutaj jakby transakcja na tokeny od Bena i od tego trzeciego kanału, tam Homeless Penguin, tak? Jak wygląda jeszcze ten plugin? No mogę sobie tutaj utworzyć swój portfel. Ja mam ten portfel tutaj utworzony, mogę się do niego normalnie zalogować i tam wpłacić sobie jakieś tokeny XCAD, jeżeli chcę. No i mogę też stake'ować tutaj tokeny Zilika, bo XCAD bardzo mocno współpracuje z projektem Zilika, Są tutaj współtwórcami tak naprawdę można rzecz tego XCADA, więc mocny team wspiera XCAD Network. Także plugin jak widzicie całkiem fajnie wygląda. Można, można sobie tutaj wyszukiwać na przykład swoich tutaj ulubionych youtuberów. Jak na przykład ja tu będę dostępną, to wpiszecie sobie encyklopedia, wam wyskoczy mój kanał, klikacie na mój kanał, aktywujecie plugin, i możecie oglądać mój filmik, nie wiem, mój poranek z krypto, na przykład i zarabiać za to, że siedzicie na tym materiale przez odpowiednią ilość czasu. Oczywiście jesteście aktywni na tym moim filmie. Możecie za to dostawać tokeny Encyklopedia Kryptowalut. To znaczy będziecie mogli w przyszłości te tokeny zarabiać. Na ten moment jeszcze nie możecie tego robić, ale myślę, że od, od nowego roku będzie już taka opcja dostępna. Później, jeżeli będziecie chcieli skorzystać na przykład z, z tych tokenów, wejdziecie sobie na tego DEXa. Podłączycie portfel, no i tutaj macie na przykład tokeny JMX, tak, i będziecie mogli je wymienić na tokeny XCAT, albo dodać do polipłynności i na tym też zarabiać. Więc naprawdę fajnie to wygląda. Czekam na dalszy, na dalszy rozwój tej wtyczki, na więcej jeszcze możliwości, które oni tutaj udostępnią, no i oczywiście na większy jeszcze marketing ze strony twórców. Ale żeby ten marketing tak globalnie wydaje mi się nastąpił, no to ta wtyczka musi zostać w pełni oddana do użytku. I oczywiście twórcom, no i przede wszystkim użytkownikom, którzy po prostu z tego YouTube'a korzystają. Ja sobie też to nawet nie zainstaluję, bo już mam to zainstalowane, ale po prostu updateję do oficjalnej wersji, bo na, tej, na tym YouTubeie i tak spędzam za dużo czasu, więc jak mam jeszcze możliwość zarabiania dzięki tej wtyczce jakichś tam tokenów i może coś mi wpadnie za to, że oglądam jakiś film, to dlaczego bym miał po prostu z tego nie korzystać? Tyle z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Łapa w górę i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!